społeczeństwa na klasy, przeistoczenie wszystkich członków społeczeństwa w ludzi pracy. Zniesienie podstaw wszelkiego wyzysku człowieka przez człowieka. O. Celu tego nie można osiągnąć od razu. Potrzebny jest do tego dość długotrwały okres przejściowy. Od kapitalizmu, powtórzyli to już po raz wtóry, że najważniejszy jest kapitalizm, od niego wszystko się bierze. Do socjalizmu i do komunizmu. Jakby nie było kapitalizmu, nie byłoby socjalizmu. Nie byłoby komunizmu, dokładnie, ani socjalizmu, ani komunizmu. I dlatego, reorganizacja produkcji jest rzeczą trudną. I dlatego że dogłębne przemiany we wszystkich dziedzinach życia wymagają czasu. I dlatego, że ogromna siła przyzwyczajenia do drobnoburżuazyjnego i burżuazyjnego gospodarowania może być przezwyciężona nie tylko w długiej i oporczywej walce. Brawo. Dlatego właśnie Marx zwycięża tylko w długiej i... Dlatego Marx mówi o całym okresie dyktatury proletariatu jako o okresie przejścia od kapitalizmu do socjalizmu. Amen. I zgadzamy się z tym, nie? Zgadzamy się. Za rewolucję. Za rewolucję. Za Lenina. Za Lenina i za wszystkich wielkich myślicieli. Patrz! Piłeś widły. O, zostawiłem trwałe znak rewolucji. Teraz ta książka ma duszę. Teraz ma duszę. Likwidacja klas to sprawa długotrwałej, trudnej i uporczywej walki klasowej, która po obaleniu władzy kapitału, po zburzeniu państwa burżuazyjnego, po ustanowieniu dyktatury proletariatu nie znika, nie przedstawiają sobie wulkanizatorzy z okresu dawnego socjalizmu, dawnej socjaldemokracji. Lecz tylko zmienia swoje formy, stając się pod wieloma względami jeszcze bardziej zaciekłą. Ty ja jestem strażnik rewolucji, wiesz? Ty byś czytał, a ja jestem strażnik rewolucji. Chłopcy, ale jak chcecie być widoczni, to musicie przy lampie. Nie, my teraz mamy. Czynem. Rewolucja męczy, nie? Męczy, ja jestem zmęczony.